Jak spędzasz czas z dziadkiem, powiedz mi? Mam tylko dwa dziadki. Lubię się przytulać i iść do kina i bardzo iść na koncert. Dziadek jest ważny, bo się opiekuje, jak rodziców nie ma w domu. Dziadkiem też bawię się takimi zabawkami. Ja dla chowanego. Dlać. Co grać? Auta. Aupa Rysiek. Jeździć traktorami, wolcem, żeby sobie truć to. No, te ziemię. A jak myślisz, dlaczego opa jest ważny dla ciebie w życiu? No bo niekiedy on ma, tata kombajnami jeździ, opa ciapkami i fendami i 60. Ja lubię jechać opą takim traktorem, fendem i jakimś ciapkiem. Żółta będzie dla babci, a niebieska dla dziadka, a w środku tutaj będzie serce. A powiedz, jak spędzasz czas ze swoim dziadkiem? Daję karmę psom, on czyta mi bajkę. I jeszcze lubię się z nim bawić. Chowanego. Lubię układać Lego. Cały ten tydzień opiera się na rozmowach. Wspominamy wspomnienia babci i dziadków, oglądanie, przeglądanie albumów. Następnie zrobiliśmy pracę, dzieci same własnoręcznie wycięły puzzle, ułożyły, złożyły to następnie w jedną pracę na kartce. Przygotowujemy też piosenki, wierszyki na występ, robimy próby, mimo wszystko chcemy znaleźć czas na swobodną zabawę również dla dzieci, tak żeby ich nie zamęczać, a żeby po prostu to dość fajnie i nie czuły tremy, żeby się czuły przygotowane w jakimś tam stopniu. Także myślę, że czy będzie to super, czy mniej super, to dla dziadków zawsze to będzie wielka niespodzianka.